czym jest krajobraz kulturowy? Jak powstaje i z czego się składa? I dlaczego, choć każdy z nas żyje w krajobrazie kulturowym, zazwyczaj o tym nie wie? Słowo krajobraz kojarzy nam się zwykle z naturalnym pejzażem lasów, jezior, gór. Tymczasem krajobrazy, z którymi na co dzień się stykamy, to krajobrazy kulturowe, dawno przekształcone przez działalność człowieka. Ta mazowiecka wierzba, znany symbol regionu, to bynajmniej nie element dzikiej natury. Wierzby od setek lat sadzono nad rzekami, żeby wzmocnić ich brzegi i przeciwdziałać powodziom. Ten przykład pokazuje, że krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy są ze sobą nierozerwalnie związane. Przez tysiące lat nasi przodkowie dostosowywali krajobraz naturalny do swoich potrzeb. Karczowali lasy pod pola uprawne, sadzili drzewa i krzewy, wytyczali szlaki komunikacyjne, kopali kanały i usypywali wzniesienia. Krajobraz kulturowy to suma elementów naturalnych i tych stworzonych ręką człowieka. Elementami polskiego krajobrazu kulturowego mogą być wiejskie chaty i miejskie kamienice, kościoły i cmentarze, mosty, stawy, aleje, studnie albo pompy, kapliczki i krzyże, stodoły, wiatraki, wieże szybowe i kopalniane hałdy, portowe żurawie czy wieże ciśnień. Częścią krajobrazu kulturowego są często rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy. Takie jak dawne podziały własnościowe czy przebieg ulic. Krajobraz kulturowy miasta tworzy m.in. materiał użyty do budowy ulicy czy krawężników, a także forma ulicznych latarni czy płyty kanalizacyjnych włazów. Ważną część krajobrazu kulturowego stanowią drzewa. Te rozmyślnie sadzone przez człowieka i te naturalne, z różnych przyczyn pozostawione przez ludzi w swych siedliskach. Ogromną rolę w krajobrazie kulturowym odgrywa także pierwotne ukształtowanie terenu. Nie tylko determinuje sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i budujemy swoje siedziby. Jest też tego krajobrazu integralną częścią. Pierwszym takim fenomenem jest linia nieba, czyli linia, którą widzimy, zaznaczająca się właśnie na tle nieba, gdzie widzimy fragmenty pasma Grubałowskiego. Uświadomienie sobie tego, że każde miejsce, choćby takie jak teraz tutaj, gdy znajdujemy się w pradawnym Chochołowie, ma swoją tożsamość miejsca. Ta tożsamość miejsca składa się z jednej strony z tradycji miejsca, czyli z tego wszystkiego, co tutaj narastało, począwszy od jeszcze wielkiego powstawania świata, utworzenia się rzeki Czarny Dunajec, poszczególne plany, linia nieba, linie poszczególnych sylwet, zabudowy. To właśnie tworzy ów krajobraz kulturowy. Chochołów to najlepiej zachowana wieś podhalańska. Składa się ze 102 domów o konstrukcji zrębowej, zbudowanych z ogromnych drewnianych bali i pochodzących nawet z końca XVIII wieku. Kraków, ulica Kanonicza, za nami piętrzy się Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, z katedrą. To jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowej architektury w skali kraju. Ale możemy spojrzeć na ten zespół szerzej i okaże się, że to nie tylko pojedyncze, wyjątkowe w swej klasie zabytki, ale to także zabytkowy, historyczny krajobraz. Krajobraz miasta, który nawarstwiał się przez stulecia. O ile z pojęciem indywidualnego zabytku jesteśmy oswojeni, o tyle z pojęciem zabytkowego krajobrazu wciąż się oswajamy, uczymy się go rozumieć i odbierać. Dla zrozumienia, dla postrzegania zabytkowych krajobrazów niezwykle istotne są pewne pojęcia. Sylweta to widok budowli na tle nieba.
proporcja brył, koncepcja architektoniczna. Panorama to szeroki widok na większą część miasta. Widok, w którym dostrzegamy wieże kościołów, bryły budynków, wzajemne relacje poszczególnych składników miasta. Oś widokowa to wyobrażona linia, wzdłuż której patrzymy na charakterystyczne elementy, ważne elementy kompozycji urbanistycznej. Ochrona tych elementów jest jednym z podstawowych składników dbałości o historyczny krajobraz. Równia Krupowa w centrum Zakopanego to obszar zieleni stanowiący ogromne przedpole widokowe dla widocznej stąd Korony Tatr i północnej ściany Giewontu, którego sylwetę rozpoznaje każdy Polak. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto jest typowy lipiec, na przykład dżdżysty tatrzański, zakopiański. Pułap chmur sięga niewiele ponad bloki, które widzimy z tyłu. Nie widzimy Korony Tatr, nie widzimy Giewontu i w zasadzie nie do końca wiemy, czy jesteśmy w Zakopanem, czy w przysłowiowym Pikutkowie Dolnym, czy Pikutkowie Górnym. I teraz patrzymy na to wszystko tak, jak to widzimy dzisiaj, czyli właśnie z ową ścianą Giewontu. Rzeczywiście możemy stwierdzić, że jesteśmy absolutnie nie gdziekolwiek indziej w świecie, tylko w Zakopanem i to właśnie na równi Krupowej. Krajobraz kulturowy oczywiście łatwiej dostrzec tam, gdzie wciąż stoją zabytki sprzed kilkuset lat. Ale krajobraz kulturowy posiada także wielkie przemysłowe miasto, zbudowane w XIX wieku. W Łodzi zachowała się specyficzna siatka ulic i zachowały się wszystkie podziały na kwartały, a w tych kwartałach podziały na działki. Pierzejowa zabudowa zmieniała się. Najpierw były to budynki drewniane, później powstawały coraz wyższe kamienice. Na ich zapleczach właśnie te obiekty fabryczne, dostosowane wielkością do kubatur mieszkalnych. Wzdłuż działek stoją oficyny, bardzo często trzy. W ten sposób powstała specyficzna zabudowa, mieszana, mieszkalno-fabryczna. Cała ta specyfika to jest specyfika miasta XIX-wiecznego. O ile z pojęciem zabytku wszyscy jesteśmy oswojeni, wyobrażamy sobie, co trzeba zrobić, by dbać o zabytek. Remontować, malować elewacje, dbać o to, by dach nie przeciekał. O tyle krajobraz wymaga stałego zaangażowania i naszej mobilizacji. To rodzaj zabytku, z którym oswajamy się stosunkowo od niedawna. A jest to zabytek szczególnie wrażliwy i szczególnie wymagający, ponieważ najdrobniejsze zmiany w jego strukturze mogą grozić utratą wartości. Jeżeli spojrzymy w perspektywę ulicy Kanoniczej, zobaczymy piętrzące się wzgórze wawelskie, zobaczymy tą historię zapisaną w poszczególnych obiektach, możemy sobie wyobrazić, jak łatwo odbiór tego miejsca zakłócić. Gdyby pojawiły się tu krzykliwe reklamy, gdyby na linii naszego widoku, w osi widokowej pojawiły się jakieś elementy współczesne, ten odbiór miejsca historycznego byłby zupełnie inny. Na nasz odbiór krajobrazu mają wpływ najdrobniejsze elementy. Samochody, hulajnogi, kiosk z pamiątkami zapełnia ten krajobraz, odwraca naszą uwagę od chociażby Kościoła Mariackiego czy sukiennic, a jeszcze w dodatku smokiem stworzonym gdzieś w Azji zmienia naszą rodzimą tradycję kulturową. Warszawskie Stare Miasto. Znajdujemy się w centrum obszaru wpisanego nie tylko do rejestru zabytków, ale także na listę pomników historii i światowego dziedzictwa UNESCO. To obszar zabytkowy najwyższej rangi, ale nawet tu szacunek dla krajobrazu przegrywa ze źle pojętą przedsiębiorczością. A przecież zabytki i krajobraz kulturowy posiada każdy zakątek Polski. Mamy dwa ogólnie znane narzędzia służące ochronie zabytków.
Niestety nie zawsze wystarczają one do skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego. Obiektu wpisanego w rejestr zabytków nie da się legalnie przebudować, a jednak na jego elewacji wciąż może zawisnąć tablica reklamowa, a obok stanąć przypadkowa ławka czy drzewo, które nigdy tam nie rosło. Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może określić dozwolone formy reklamy czy małej architektury. Problem w tym, że większość gmin takich planów nie ma. Rozwiązaniem może być utworzenie parku kulturowego. Park kulturowy to precyzyjnie wyznaczony obszar, na którym na mocy uchwały można chronić krajobraz poprzez wprowadzenie rozmaitych zasad. Park powołuje Rada Gminy, jednak te decyzje poprzedzić musi kilka ważnych etapów. Wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien wykonać plan ochrony parku kulturowego we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dla potrzeb planu ochrony opracowuje się studium krajobrazowe. Jedną z jego części jest studium widokowe, w którym opisuje się wartość widokową przestrzeni. Ważne osie i punkty widokowe, czy tak zwane dominanty, charakterystyczne miejsca w panoramie przyszłego parku. Równie ważne jest studium historyczne, tłumaczące, skąd wzięły się poszczególne elementy danego krajobrazu. Oba dokumenty pozwalają poprawnie wyznaczyć granice parku kulturowego. Jest to istotne, dlatego że prawo, które później zapiszemy, będzie obowiązywało tylko w tych granicach. W związku z tym ustalenie tych granic jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Cóż to jest wnętrze architektoniczno-krajobrazowe? To wszyscy czujemy, czym jest wnętrze mieszkalne. To jest pokój ze ścianami, z drzwiami, z wejściem, z sufitem i z podłogą. To samo możemy odnieść do krajobrazu. Podłogą będzie nawierzchnia, chodnik, trawnik. Ścianami będzie zabudowa. W tym wnętrzu ścianami jest zadrzewienie, kościół, plebania, a meblami mogą być rzeźby. Istotna jest także analiza prawna obszaru przyszłego parku. Często istnieją już na nim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenia wprowadzane przez park muszą je honorować, aby nie wywołać negatywnych konsekwencji. Konsekwencjami mogą być protesty społeczne, ale mogą być również roszczenia odszkodowawcze z tytułu ograniczenia prawa do dysponowania swoją nieruchomością. Przygotowanie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu poprzedziły 2 lata intensywnych prac Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Chcieliśmy stworzyć szerokie społeczne poparcie dla naszej idei. Pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków robili takie spacery badawcze po tym obszarze, gdzie wskazywali na konkretne obiekty i konkretne problemy związane z estetyką tych miejsc. Zapukaliśmy do wszystkich możliwych drzwi, tak, tych obiektów, lokali było ponad 700, także to była naprawdę duża, tytaniczna praca. Zorganizowaliśmy wystawę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, wystawę z wizualizacjami przed i po zmianach. Parki kulturowe powstają nie tylko na typowych starówkach, ale także na terenach, których unikatową wartość dopiero uczymy się dostrzegać. Takim obszarem jest krakowska Nowa Huta, stanowiąca wyjątkowy krajobraz kulturowy. Park kulturowy chroniący Nową Hutę, dziś dzielnicę, kiedyś odrębne miasto, jest parkiem nietypowym. Jest parkiem, który ma ochronić architekturę XX wieku, ochronić wartości estetyczne, życiowe mieszkańców. Turyści w Nowej Hucie są zjawiskiem jak na razie rzadkim.
Mówimy często skrótem o socrealistycznym mieście. Socrealizm jest tylko fragmentem Nowej Huty. Zachodziło tutaj bardzo niekorzystne zjawisko, które można nazwać slamsowaceniem przestrzeni. Jesteśmy na placu centralnym. Kiedyś to było reprezentacyjne miejsce tego miasta przyszłości z luksusowymi sklepami, z klubami, z restauracjami. Z czasem zostały wyparte przez tanią odzież, apteki i najtańsze sklepy spożywcze. Ale bez względu na wszystkie okoliczności społeczne pozostaje znakomita architektura, a przede wszystkim układ urbanistyczny i nie doszukujmy się tutaj żadnych konotacji ze Związkiem Radzieckim. Nowa Huta została zbudowana według anglosaskich wzorów miasta ogrodu. Dawała i daje naprawdę komfortowe warunki do życia, które park kulturowy powinien chronić i których wartość powinien wydobywać. Wiele elementów, które dla tego miejsca są szczególnie cenne, czyli wszystkie kwestie na przykład związane z architekturą, artykulacją fasad, elementami kamieniarki, zasłania zieleń. Ona musi być kształtowana. I tu, broń Boże, nie idzie o to, żeby wpuścić pilarzy. Chodzi o to, żeby zieleń była komponentem miasta, dopełnieniem budynków, dopełnieniem urbanistyki, harmonijnie dopasowana do przestrzeni, która została przez człowieka ukształtowana. Bieruń to stare górnośląskie miasto leżące na pograniczu z Małopolską. Znajduje się tutaj kilka ciekawych zabytków, ale widzimy również, że oprócz tych zabytków jest jeszcze coś więcej. Krajobraz kulturowy, który w ostatnich latach ulega gwałtownym zmianom, przemianom i w związku z tym zastanawialiśmy się, jak zachować ten charakter tego śląskiego miasteczka dla przyszłych pokoleń. Pojawiały się często pytania, czy park kulturowy w takim małym miasteczku, które nie posiada jakichś zabytków klasy światowej, ma sens. W naszej ocenie jak najbardziej ma i z tego narzędzia również powinny korzystać mniejsze ośrodki, nie tylko wielkie miasta Polski znane ze swoich zabytków. Niekiedy utworzenie parku kulturowego napotyka duży opór. Dzieje się tak na przykład w modnych miejscowościach wypoczynkowych, gdzie przedsiębiorcy postrzegają park jako zagrożenie dla swoich zysków. Ulica Krupówki to jest chyba jedna z bardziej znanych ulic w Polsce, co wiąże się z tym, że najwięcej ludzi odwiedza to miejsce, chodzi tędy, co z kolei wywołuje efekt taki, że kwitnie tu handel. I problemem tej ulicy przed wejściem w życie parku kulturowego był nieokiełznany handel uliczny. 3 lata trwały prace nad formą ostateczną tej uchwały. Okres przejściowy trwał blisko rok. Ten okres był przeznaczony dla wszystkich tych, którzy tutaj przy Krupówkach właśnie pracują, prowadzą wszelkiej maści biznesy, żeby mogli się przystosować do zapisów tego parku. Zapisy parku nawiązują do zapisów planów miejscowych, które tutaj obowiązują na terenie naszego miasta. I to nie była jakaś wielka rewolucja, tylko chcieliśmy, żeby te przepisy już obowiązujące jeszcze trochę wzmocnić i żeby one jeszcze zaczęły być egzekwowane. Na tym polu reklam i porządkowania tych kwestii wizualnych, no to muszę powiedzieć, że mamy największe osiągnięcia. Może tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale porównując zdjęcia sprzed wejścia planu do obecnej sytuacji, no to widać różnicę bez wątpienia. Tak, zniknęły takie dużo formatowe reklamy, tak zwane banery, które nieraz całe elewacje zasłaniały, także to zniknęło niewątpliwie.
uchwała Rady Gminy kończy etap przygotowań do powołania parku kulturowego. Większość uchwał pozwala gminom skutecznie zwalczać fatalne praktyki, powszechnie spotykane w przestrzeni naszych miast. Wielkie reklamy, wolno stojące i wieszane na budynkach, niszczące urodę zabytkowych budynków i całych ulic. Szyldy zasłaniające detale architektury, zawieszone zbyt wysoko, niepasujące do siebie i po prostu brzydkie. Elektroniczne wyświetlacze rażąco niepasujące do zabytkowych przestrzeni. Wyklejki, czyli reklamy szczelnie zasłaniające okna sklepów lub banków. Krzykliwe parasole lub markizy ze znakami browarów. Nieestetyczne reklamowe gadżety i zbędne potykacze, wykorzystywane głównie przez gastronomię. Handel prowadzony poza lokalami, przy użyciu prowizorycznych mebli zagracających przestrzeń ulicy. Urządzenia techniczne, klimatyzatory i anteny, szpecące wygląd elewacji lub dachów. Park kulturowy może także pomóc zlikwidować hałas, uporządkować zieleń albo ruch samochodowy. I to jeszcze w okresie poprzedzającym opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarządca terenu zarządza ruchem na drogach publicznych w granicach administracyjnych, wprowadzając spowolnienia, wprowadzając ulice jednokierunkowe, ograniczenia wreszcie w ruchu samochodowym, jesteśmy w stanie znakomicie polepszyć walory krajobrazowe przestrzeni. Krosno, niespełna 50-tysięczne miasto na Podkarpaciu, nazywano kiedyś Małym Krakowem. Ma historię sięgającą XIV wieku i liczne zabytki pochodzące z okresu od średniowiecza po XX wiek. To i sława miasta szkła ściąga do Krosna turystów. Rynek Krośnieński jest sercem naszego miasta, salonem, do którego zapraszamy turystów, osoby przyjezdne, ale także w którym my jako mieszkańcy staramy się spędzać wolną chwilę i wolny czas. Większość tych kamienic była nieodnowiona, elewacje wiadomo zaniedbane. No, spowodowane było to różnymi czynnikami, no, przede wszystkim ekonomicznymi. Pomoc gminy finansowa dała bardzo dużo. Można powiedzieć, że prace przy rynku rozpoczęły się od kamienicy Rynek 21 po rozmowach z właścicielem obiektu, który, można powiedzieć, oddał mi cały swój obiekt do aranżacji, poczynając od kolorystyki elewacji, poprzez ustalenie wyglądu reklam, witryn. Uzyskaliśmy taką pierwszą, można powiedzieć, perełkę w rynku i od tego się zaczęło. Następnie kolejni mieszkańcy podpatrujący, że jednak można, że miasto też potrafi pomóc i chce pomóc, zaczęli przychodzić, starać się o dofinansowanie i tak pomału, małymi kroczkami, trwało to przez kilka, można powiedzieć, lat, te kamienice odzyskały swoją świetność. Dlatego uważam, że warto przede wszystkim rozmawiać, a nie karać. Każde miasto powinno zacząć od siebie, czyli przede wszystkim cała przestrzeń w większości nad drogami publicznymi, chodnikami należy przecież do miast. I w tym momencie, jeżeli miasta zakazują, czy same nie dają zgody na to, żeby wieszać na tej przestrzeni szpecących reklam, banerów, to już jest jakiś mały krok do tego, żeby tą przestrzeń poprawić. Zakaz banerów pojawił się bardzo szybko w przestrzeniach nad chodnikami, nad drogami publicznymi. Zaczęliśmy wymieniać pomału małą architekturę, oświetlenie miejskie, wprowadzaliśmy nowe siedziska, ławki. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że można i teraz też jest ich czas, ich kolej. Niech oni również zadbają o każdą swoją elewację, każde to małe podwórze wewnątrz kamienic, a udało to się zrobić na przestrzeni rynku. Widzimy, że praktycznie większość kamienic uzyskała nową elewację, nową fasadę. Ulica Franciszkańska jest jedną z bardziej malowniczych ulic w zespole staromiejskim.
reklamy, które tutaj się znajdują, szyldy zostały dostosowane do przestrzeni, do formy, do elewacji tych obiektów. I co jest ważne, tutaj powstała taka jedna z pierwszych drewnianych witryn, która została wykonana w całości, wzorując się na starych fotografiach. Wyprowadzając samochody z przestrzeni rynku, uznaliśmy, że trzeba zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe, te, które usunęliśmy, czyli parking za parking w jakimś innym miejscu. Też ciekawe jest to, że mieszkańcy przyzwyczaili się do pewnego standardu, pewnego poziomu estetycznego w naszym mieście i często dostaję telefony, że ktoś, kto... No, z reguły jest tak, że ktoś, kto nie miał wiedzy, że mamy nowe prawo miejscowe, załóżmy, wywiesił baner. I to jest bardzo pomocne w tym, żeby utrzymać tą estetykę na danym poziomie i żeby ciągle można było reagować i usuwać niepotrzebne elementy właśnie z tej przestrzeni miejskiej. Park kulturowy ulicy Piotrkowskiej obejmuje jedynie obszar pojedynczej, tyle że dość długiej, ulicy z przyległościami. Jednak to właśnie na tym obszarze koncentruje się większość tego, co tworzy historyczną i współczesną tożsamość miasta. Rozmawialiśmy o tym, co można zmienić, w jaki sposób powinno to wyglądać. Wtedy okazało się, że bardzo wiele osób nawet nie wie, że ulica Piotrkowska jest zabytkiem. Powstały ramowe wytyczne, które były ulotką z kilkoma grafikami, ale były tekstem niezrozumiałym, tak z naszych doświadczeń wynikało, dla wszystkich prowadzących działalność. I tak powstała Księga Standardów ulicy Piotrkowskiej, która okazała się narzędziem bardzo dobrym. Była dedykowana właścicielom, ale również architektom, projektantom. Powstała jako podręcznik. W związku z tym zawiera ona w pewnej części i słowniczek, który wyjaśnia nam konkretnie pojęcia dotyczące urządzeń reklamowych. Każdy właściciel w spisie może odnaleźć swoją kamienicę, jej numer, określony do niej styl i odwołanie do strony. I właśnie tymi stylami operujemy w kontekście urządzeń reklamowych. Konkretnie jakie urządzenie, jak się nazywa i w jaki sposób powinno być ono kształtowane, na przykład poprzez wymiary czy usytuowanie. Księga również zawiera szereg graficznych opracowań pokazujących, jak dobrze lub jak źle zaaranżować swoją witrynę. I to pozwoliło nam na rozwiązanie właściwie 99% problemów, które mieliśmy na ulicy Piotrkowskiej. Dzięki parkowi kulturowemu udało nam się uporządkować oprócz reklam takie kwestie jak na przykład zagospodarowanie chodników poprzez ogródki gastronomiczne. Uporządkowanie ich wyglądu, określenie zasad i ich egzekwowanie pozwoliło na uzyskanie takiej harmonijnej całości z elewacjami kamienic, z charakterem ulicy Piotrkowskiej. Takim widocznym elementem w krajobrazie jest uporządkowanie obiektów tak zwanych niezwiązanych z gruntem, wszelkiego rodzaju pawilonów, obiektów takich paragastronomicznych. Powoduje to, że przestrzeń ma podniesioną jakość, ponieważ zajmują ją obiekty właśnie architektoniczne, a nie budowlane, co jest bardzo istotne w przypadku miasta, ponieważ architektura zawsze jest zaprojektowana i zawsze uwzględnia kontekst otoczenia, natomiast wszelkie dodatki, które właśnie tego kontekstu nie uwzględniają, powodują dysharmonię przestrzeni i obniżenie jej jakości. I dzisiaj Piotrkowska może konkurować z galeriami handlowymi i centrami handlowymi właśnie swoim charakterem, tym, że jest przestrzenią historyczną, ale tę przestrzeń odzyskaliśmy poprzez uporządkowanie urządzeń reklamowych. Jeżeli wpoimy od małego naszym dzieciom, jak ważna jest nasza przestrzeń, jak ważne jest to, co nas otacza, jak ważne są kolory, zapachy, smaki, które funkcjonują w tej przestrzeni, to myślę, że za paręnaście lat, za kilkadziesiąt lat nie będziemy musieli tworzyć parków kulturowych, ponieważ sami świadomie będziemy dbać o tą przestrzeń i ona będzie świadomie zachowywana i kultywowana. W
Wspólnym mianownikiem wszystkich parków kulturowych jest nadzieja na podniesienie walorów estetycznych miejsc, które chronią. Usuwając banery reklamowe czy zakazując parkowania, gdzie popadnie, często myślimy o turystach, którzy chcą podziwiać urodę naszych zabytków. Park kulturowy ma jednak przede wszystkim służyć mieszkańcom, którzy mają prawo do codziennego obcowania z harmonią i estetyką w przestrzeni. Turysta jest tylko gościem. Chrońmy więc krajobraz naszego miasta dla nas samych, dla naszych dzieci i wnuków.